7 października na błoniach Siewierskiego Zamku odbyło się MOPSie Powitanie Jesieni, czyli spotkanie miłośników mopsów. Jest to cyklicznie organizowana przez Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie impreza w różnych zakątkach Polski, a tym razem również w Siewierzu. Co Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie sprowadziło do Siewierza? Chyba piękne widoki, piękna pogoda i tutaj są też współorganizatorzy stąd, także zaproponowali, żebyśmy przyjechali tutaj. Współorganizatorzy czego? Co to za wydarzenie? Naszego powitania, mopsiego powitania jesieni. Często spotykamy się w takim naszym towarzystwie mopsim, wszystkich sympatyków mopsich i bulldogów i razem spędzamy czas. To, że spędzamy tyle czasu razem, to nawiązało się bardzo dużo przyjaźni. Jeździmy razem na majówkę, spotykamy się też, że tak powiem, prywatnie, często po prostu popołudniami, czy wieczorami, czy na weekendy wyjeżdżamy razem. Ale widzimy, że nie tylko mopsy tutaj są. Nie tylko. Zdarzają nam się też inne płaskate, bulldogi. No jakby jako stowarzyszenie staramy się pomagać jak największej ilości piesków. Nie muszą to być tylko mopsy. Podczas spotkania można było dowiedzieć się o działalności stowarzyszenia, chorobach tej rasy oraz warunkach adopcyjnych. Na miejscu zakupić można było różne gadżety, pamiątki oraz psie przysmaki. Podczas wydarzenia prowadzona była również zbiórka pieniędzy, która będzie przeznaczona na podopiecznych stowarzyszenia. Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie zajmuje się ratowaniem psów z pseudohodowli przeważnie. Później je leczymy i jeżeli jest ktoś, kto chce zaadoptować, to oczywiście wyadoptowujemy też psy. Jak ktoś chce zaadoptować takiego mopsika, gdzie należy się udać? Należy wejść na stronę www.stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie, wypełnić ankietę przedadopcyjną, bądź można też zostać domem tymczasowym i wtedy trzeba przejść wizytę przedadopcyjną i wtedy czekać na decyzję. Wybrać sobie pieska, który już jest gotowy do adopcji, bądź czekać na kolejnego psa. Czy mopsy to wymagające zwierzęta? Zdrowotnie zdarza się, że tak. Jeżeli chodzi o wychowywanie, to są raczej łagodne psy, więc tutaj nie ma problemu. Jedne mają takie troszkę większe ADHD, inne są znowu typowo kanapowce. Ciężko stwierdzić, każdy pies jest inny. Ja osobiście bardzo polecam. Ja już posiadam 2 psy, na więcej już nie mogę, bo mi nie już do mnie pozwala. Ale ja bardzo polecam. To są po prostu idealne psy do kochania, do miziania i do całowania i do ściskania. One są po prostu całym światem potem dla człowieka. Takie spotkanie to na pewno dobry czas na zawarcie nowych znajomości oraz wymianę dotychczasowego doświadczenia.